co ty wyprawiasz? Ruszam głową. Masz, weź to. Dziękuję. Czemu to zrobiłeś? Żeby zapłacić za zniszczone drzwi. Miałeś nią otworzyć te drzwi. Na karcie były moje namiary. O, super. Będą wiedzieli, komu zwrócić. Słuchaj, muszę ją odzyskać. Policzę do trzech, uniosę drzwi, a ty się potoczysz. Raz, dwa, trzy. Miałeś się potoczyć pod drzwiami. Daj mi telefon. Kolega przytrzasnął sobie nogę i potrzebuje pomocy. Gdzie dzwonisz? Na alarmowy. Oszalałeś? Spokojnie. No przecież nie powiem: halo, Julius Oppenheimer Jr., który mieszka na Parkowej, przytrzasnął sobie nogę, próbując się włamać na miejski basen. Co? Znaczy, to anonimowe zgłoszenie! Podałeś im moje nazwisko i adres! A, ale anonimowo! Mogą namierzyć telefon! Teraz już nie! Mój telefon! Lepiej pomóż mi wyciągnąć nogę! Wielkie dzięki! Przyjechali, masz mi pomóc! O nie, to nas zobaczą! Pocałuj mnie! Nie będzie widać twarzy! Widziałem to na szpiegowskich filmach! Nie! Przepraszam! Nic mi nie jest! To i tak była najlepsza z moich opcji. Nie. Dalej nie dam rady iść. Będziesz musiał mnie przewieźć. Skołuj od kogoś jakiś rower. Czekaj, to chyba kolejny zły uczynek. Słuchaj, jeśli zdecydujesz się na jeden zły uczynek, potem zrobimy dwie dobre rzeczy, żeby to naprawić. Tak jak Rzymianie podbili połowę świata, a potem wynaleźli sandały i lody włoskie? Rzymianie chyba nie wynaleźli lodów. No to tylko sandały, ale za to dwa. Bierz się do roboty. Aha, już. Rekwiruję ten pojazd. No co ty, to moja dziewczyna. Hej, pocałujmy się, to cię nie zauważy. Julius, wystarczyło wysłać SMS. Nie, Debbie, zaraz ci wyjaśnię. Coś ty narobił. Straciłem dziewczynę, swoją bandę. Policja mnie ściga, znają mój adres. Rodzice się na mnie wściekną. Wszystko zepsułeś. Kto by pomyślał, że życie zniszczy mi jakiś naiwniak żyjący w świecie tęczy i kociaków. Julius, dosyć. To się kupy nie trzyma. W świecie tęczy i kociaków, co by te kociaki jadły? Idź sobie. Teraz? Jak najszybciej. Nie! Wszystko naprawię! Spotkamy się na przystanku za pół godziny. Załatwione. Serio? Jak? Więc najpierw pogadałem z twoją bandą i oni uznali, że musicie się trzymać razem po tym, jak powiedziałem motocyklistom, że wypowiedzieliście im wojnę. Co? Że co? Motocyklistom? Tak, a potem załatwiłem sprawę swoją dziewczyną. W sobotę bierzecie ślub. O, na policji też załagodziłem sytuację. O, niech zgadnę, i jeszcze bardziej mnie pogrążyłeś? Nie, ale pogrążyłem twojego ojca. Powiedziałem, że to Julius Oppenheimer senior próbował się włamać na basen. Nie należała mi się zniżka? Co? Aresztowali mojego tatę? Mama dostanie szału, jak się dowie. Nie dostanie. Została deportowana. Dlaczego? Podmieniłem jej paszport na czyjś ze Schwirtenbangenburga. Taki kraj nie istnieje. Dlatego pewnie będą ją wysadzać nad wodami neutralnymi jakoś chyba teraz. Dziękujemy za wspólny lot. Wszystko tylko pogorszyłeś. Co? Bo to był żart. Tak? Nie zrobiłeś tego? Nie. I kogo łatwo zmanipulować? Ale spokojnie! Załatwiłem wszystko z twoją bandą i dziewczyną! Wygląda na to, że gdy się kogoś gnębi na tyle mocno, że wreszcie nie wytrzymuje i się spektakularnie odgryza, można dostać porządną nauczkę. A zatem... Znaczy, że trzeba gnębić jeszcze więcej i bardziej, żeby dostać mocniejszą nauczkę! Co? Nie! To znaczy, że... to taki żart! Słuchaj, przepraszam, nie jesteś naiwniakiem. I masz rację. Chyba lepiej być kumplem niż chuliganem. Przytulimy się? Tylko bez całowania. Zaczekaj, a rodzice nadal są na mnie wściekli? Przeszło im, kiedy dostali od ciebie tort. Co? Z zimnymi ogniami i napisem przepraszam. Dzięki, przyjacielu. Dobrze zrobiłeś. Zaraz, powiedziałeś tort z zimnymi ogniami?